No jak tam, w brzuchu nie burczy? Dzisiaj przygotowałam dla Ciebie kilka wyrażeń, którymi możesz zastąpić oklepane hungry. Hungry słyszało się już od zawsze i zawsze można tak powiedzieć, ale można powiedzieć też fajniej, ciekawiej, bardziej obrazowo, dzięki czemu Twój angielski będzie brzmiał jak poziom wyżej. To zapraszam Cię, naucz się ze mną, czym zastąpić nudne hungry. Tak, chyba burczy mi w brzuchu. Po pierwsze, możesz powiedzieć, używając porównania, że jesteś głodny, głodna jak. Po polsku, jak wilk. Pierwsze przychodzi do głowy i tak samo możesz powiedzieć po angielsku. You can be hungry as a wolf. Jak najbardziej as a wolf. Ale możesz powiedzieć hungry as a wolf, bear. Też można być głodnym jak niedźwiedź. Lion. Nanny goat. Koza? Matka? Głodna koza. Koza wszystko zresztą zje. Znam historię, jak zjadła kąpielówki, jak się chłopiec kąpał. Tak. Ale wracając do tematu, możesz być też głodny jak hunter, czyli myśliwy. As a schoolboy. Jak wygłosowe dziecko po 8 lekcjach. Czyli hungry as wolf, bear, lion, nanny goat, hunter, myśliwy, schoolboy. Wybierasz, który bardziej pasuje do Twojego charakteru, który bardziej Ci się podoba. Wybierz jeden dla siebie. Następnym razem powiesz, że jesteś już głodny, głodna jak. Jeśli chcesz powiedzieć bardziej dramatycznie, to można powiedzieć, że umieram z głodu i na to po angielsku są specjalne słówka. Jest słówko starve, starve to death, czyli właśnie z głodu umrzeć, więc powiesz I'm starving. Nie musisz aż tak znowu z głodu umierać w danym momencie, ale brzmi to no bardziej kolorowo i dramatycznie. Taka wypowiedź. I'm starving, I'm famished. Famished, czyli jestem wygłodniała, wygłodzona jak... wszyscy widzieliśmy takie dramatyczne ujęcia na przykład z Afryki. Famine to właśnie taki głód, ale nie ten burczący w brzuchu, tylko głód jako właśnie takie zjawisko, taka katastrofa głodu. O, to jest właśnie famine i famished to taki będzie wygłodzony człowiek. No tak jak mówię, to są dramatyczne przymiotniki, ale można je usłyszeć na co dzień. Trzeci, równie dramatyczny, to ravenous. I'm ravenous. Mi się to kojarzy z raven, takim wygłodniałym, dziubiącym krukiem, który wydziubie wszystko. Czyli mamy ravenous, famished, starving. Wszystkie znaczą dramatycznie wygłodzonego człowieka. No i na przykład powiesz, I'm famished and I could eat a horse. Ten po polsku też tak mówisz, tak? Zjadłbym konia z kopytami, gdybym mógł. No, tak było, czuję głód, głód. I'm famished, I could eat a horse. Albo after the whole day trip, we were ravenous. Czyli po całym dniu wycieczki byliśmy wygłodniali, no, po polsku jak wilki, czy jak tam. Możesz też powiedzieć, I don't know about you, but personally I'm famished. Nie wiem jak ty, ale ja umieram z głodu. Jeśli jesteś głodny, głodna, ale no nie znów aż tak bardzo, żeby konia zjeść z kopytami, to możesz powiedzieć I'm peckish. Czyli zobacz, mamy inne słowo na głód, słowo na takie, no jak ten głód chyba z tej reklamy, właśnie taki mały głód. Teraz mamy takie małe głody i pierwszym z nich to jest I'm peckish. Ja się tak czuję. Peckish, pecken to tak po angielsku, po niemiecku tym razem, tak dziubać, dłubać z talerza i właśnie ja się tak czuję peckish. Tak to słówko chyba powstało. I możesz powiedzieć I'm a bit peckish. Albo she's not hungry, she's just nibbling in her plate. Nibble nie określa stopnia głodu, to jest właśnie też takie dłubanie w talerzu. Zamiast używać słówka peckish, możesz powiedzieć well, I don't feel like having a full meal, but I could have a nibble. Feel like to mieć na coś ochotę. Czyli nie mam ochoty na pełen posiłek, kiedy na przykład ustalamy kto co zamawia. I could have a nibble, coś bym tam
dziubnęła. Innym fajnym wyrażeniem, które kojarzy mi się z tym małym głodem z reklamy, to jest munchies. I've got munchies, czyli na coś mam taką zachciankę, takiego głodzika. I've got munchies. Have you got any snacks? Coś byśmy może schrupali, czy coś tam nie masz? Na takiego małego głoda. Innym rodzajem jeszcze głodności jest hankering albo craving. Konkretnie chce nam się jakiejś jednej rzeczy. Czyli no taki ukierunkowany ten głód. Na przykład I've got a hankering for red meat. O, taki stek za mną chodzi, taki kawał mięsa. Prawda? Coś konkretnego. Or pickles. Można mieć na to zachciankę. To ponoć o czym świadczy. Słówka craving użyjesz I'm craving for some spaghetti, for some real Italian pizza. Na coś konkretnego albo I crave for, o widzisz, mi się aż to tak kojarzy, że ja tak czegoś tam się chcę dochrapać, albo użyjesz tego I'm craving for, I want it badly. Właśnie tego mi się tak naprawdę, badly. Fajne też użycie słowa, I want it badly, że ja tak źle tego chcę. No, zapamiętaj sobie, I want it badly. A cup of coke na przykład, tak mi się by zachciało. A ostatnie wyrażenie, bo też tak czasem powiemy po polsku, kiedy by się zjadło, ale się nie zmieści. Jak się to mówi po polsku? Oczy by jadły. Oczy by jadły. A po angielsku powiesz my eyes are bigger than my belly. Znasz słówko belly? Belly to inaczej stomach. Belly, tummy. Tak mówią dzieci, albo tak mówią też dorośli, jeśli chcą użyć takiego słówka cute. Belly na przykład. Ktoś ma, z brzuszkiem też powiem, myśl? Belly. So my eyes are bigger than my belly. Oczy mam większe niż brzuch. W naszym tłumaczeniu oczy by jadły. Jeśli chcesz używać takich wyrażeń, jak naprawdę używa się po angielsku, tak płynnie i swobodnie mówić w tym języku, to ja zapraszam Cię na nasze kursy stacjonarnie w Bochni albo na kursy online, gdzie wygodnie uczysz się, kiedy i skąd chcesz. Dołącz do naszych małych grup, które tak dobieramy, aby zajęcia były ciekawe, stymulujące, angażujące, popychające Cię do mówienia tymi i innymi wyrażeniami, o czym akurat chcesz rozmawiać. Na koniec mam dla Ciebie fun fact. Jest takie słówko po angielsku, które znaczy równocześnie głodny i zły. Zobacz, głodny to hungry. A, hungry. A zły to angry. Angry. Tamto A jest inaczej. Czasem może ktoś być zły i głodny. Tak, doświadczyłam takiego stanu, a Ty daj mi znać w komentarzu, czy wiesz na własnej skórze, jak to człowiek się czuje, kiedy jest hangry. Aha, nie hungry, ale angry, because he's or she's hungry. Hangry. To takie wykombinowane słówko, ale słyszałam też to słówko w użyciu. Zapraszam Cię do kolejnego odcinka. Spróbuj wybrać dla siebie z tego i z kolejnych te wyrażenia, których będziesz używać. Nie o to chodzi, żeby umieć 40, ale 4 lub 5 i wprowadzaj je po trochę do swojego mówienia. A jak chcesz płynnie mówić, to wbijaj do Enzio. Do zobaczenia!